Życzę wszystkim bomba wakacji! Jestem Mikołajek i opowiem wam, jak spędziłem wakacje. A ja chcę w góry! Nad morze! W góry mówię! Nie, nad morze! Witam serdecznie, nazywa się Tomasz Kot. Ponownie zostałem ojcem, to znaczy biorę udział w drugiej części Mikołajka. Tam mojego głosu użyczam aktorowi, który gra ojca Mikołajka. Uprzedzam lojalnie z góry. Albo może, albo nic. Ale mamuś znany. I coś ty najlepszego narobił! Zagrałam mamę Mikołajka. Mama jest w ogóle dosyć zabawna. Trafia na plan filmowy, jest muzą włoskiego reżysera. Ona miała bardzo udane wakacje. Wow! Ludeczko, jak mijają ci wakacje? Bo my mamy słońce non-stop! Cały turnus lać nie będzie. Kto wie? Wszyscy, którzy już widzieli, mówią, że druga część jest 1000 razy lepsza od pierwszej, ponieważ dużo więcej się dzieje. Te sytuacje są niesamowicie intensywne, odwołują się do takich szablonów, które każdy dorosły zna. Czasami są to sytuacje karykaturalne. Możemy się już bawić w wojnę? No pewnie, że możecie. Jest to taka naprawdę w dobrym stylu francuska komedia. Tacie się tu bardzo podoba. Nie przestaje się uśmiechać. Za to mama paraduje w kostiumie kąpielowym. I co? Bardzo ciekawe nakrycie głowy. To ma odstraszać rekiny? Zawsze marzyłam o tym, żeby podłożyć głos w jakimś śmiesznym filmie. Przygody Mikołajka są absolutnie fantastyczne. Czy mogę pożyczyć soli od państwa? Ależ bite bardzo. Szczyptę pieprzu? Na intankę. Leci, jak cię tak kręci germański najeźdźca. Wszyscy wiemy, czego spodziewać się po Mikołajku i że te oczekiwania nigdy nie zostały zawiedzione. Druga część będzie równie atrakcyjna jak pierwsza, a może nawet bardziej. Padnę, a odpocznę. Dzień dobry, Agata Kulesza. Mieszka Szulim. Tomasz Kot. Zapraszam na wakacje Mikołajka. Wakacje Mikołajka. Tylko w kinach.